Cześć Wam, jestem na pięknej łące kwietnej z moich nasion Polska Łąka Kwietna, założonej koło Biecza. Popatrzcie, morze kwiatów. Łąka ta ma w ogóle fajne położenie, bo jest położona przy pięknym, nowo budowanym domu i właśnie fajna lokalizacja, bo popatrzcie, że ona nie dotyka do samego domu, a jest to jednak taki element trochę chaotyczny, jest trochę na uboczu, a zarazem jest właśnie przy wjeździe do domu, a więc widać ją pięknie i kontrastuje właśnie z tym trawnikiem i dalej z taką trawą sianą. No naprawdę ładnie zakwitła i wszystkie te główne elementy najwcześniejsze kwitną, bo kwitnie złocień, firletka, bo jest to Podkarpacie jednak, czyli jest to wilgotny teren, więc te wilgotny klimat, więc te firletki bardzo ładnie wychodzą. Jest też wyka brudnożółta, którą nie udaje mi się co roku zebrać, ale jednak no, tutaj akurat ładnie wyszła. Widzę też gatunki, które wyjdą później. No i oczywiście jaskry. Jaskry głównie w tej mieszance jest jaskier ostry i jaskier wielokwiatowy, ale tu chyba też wyszły z banku nasion z gleby jaskry rozłogowe. Widzę też gatunki, które jeszcze nie kwitną. Widzę na przykład bardzo dużo dzikiej marchwi, krwawniki, no takie inne rzeczy. Maruna to jest jednoroczna, to już jej nie ma. W każdym razie jest ten trzon tutaj. Widzę też dużo ćwieciorki pstrej, która jeszcze nie kwitnie i deszcz dodaje ją do mieszanki. Jest to taki gatunek bardziej murawowy, może nie przepada za koszeniem, ale świetnie znosi suszę i no, czasem się bardzo sprawdza, więc warto ją też w mieszance mieć. W każdym razie pięknie to wygląda. Oczywiście jest tutaj trawa, która nie była siana. To są trawy rodzime, naturalne, które tutaj były w pobliżu, jak wyczyniec łąkowy, kłosówka miękka. Widzę tutaj też wiechlinę łąkową. No i one, no może być tak, że w kolejnych latach będą tutaj bardziej obecne i tych kwiatków będzie trochę mniej, ale one się jednak będą też na pewno dalej utrzymywać. Zobaczymy. Pamiętajmy, że często mamy w banku nasion już na danym polu jakieś gatunki. Fajnie właśnie je celebrować, bardzo fajnie je poznać. Tu mamy na przykład trędownik, który na pewno był tutaj w glebie wcześniej. Wychodzi świt leśny i mamy też jeszcze, o nie pokazałem wcześniej, mamy jeszcze świerzbnicę polną, która w tym roku wyjątkowo późno, ona będzie miała takie piękne niebieskie poduchy za kilka dni. Zwykle o tej porze to już w ogóle wydawała nasiona, także jest w tym roku no, zupełnie inaczej niż w poprzednich latach, gdzie wszystko było za wcześnie, a w tym roku jest wszystko za późno. Widać tu takie fajne zróżnicowanie mikrosiedliskowe. Ta przednia strona jest wilgotniejsza i tutaj wyszły bardziej jaskry, a tam dalej jest już sucho, jest bardziej zdrenowany teren i tutaj lepiej właśnie było tym margerytkom. A jest też brodawnik zwyczajny, który jest takim gatunkiem podobnym trochę do mniszka, ale właśnie kwitnie teraz w okresie kwitnienia łąk. W tej chwili tutaj tylko pojedynczo on wychodzi. On ma tendencję do takiego pojawiania się w większych ilościach po kilku latach, kiedy łąka jest, szczególnie kiedy łąka jest koszona kilka razy. No i przepiękna komonica, przepiękny gatunek łąkowy, bardzo wartościowy, znoszący dobrze koszenie, kwitnący też kilka razy roku. Także też no, gratuluję sobie, ale gratuluję też właścicielom, że dopilnowali odchwaszczania. Jest to wszystko zadbane, wygląda absolutnie bajecznie. No i za kilka dni się zmieni, bo wyjdzie jeszcze ciecziorka, wyjdzie jeszcze świerzbnica i będzie trochę inaczej. Gdzieś tu jeszcze kozibroda widziałem, poszukamy go. No i jeszcze kozibród łąkowy, już w ten przekwit będzie miał nasiona. To są takie jakby wielkie dmuchawce, też duże, żółte kwiaty. Fajnie, że też tutaj się przyjął. Ja go mam niestety mało w mieszance, zawsze za mało, nie mogę na tyle zebrać. To są duże nasiona, więc nasion jest mało, więc po prostu no dlatego tego tak go nie widać, ale potem jak już się zasiał, to on się tutaj będzie rozsiewał. No i jeszcze są pędy chabra łąkowego, fioletowego, które oczywiście dopiero po skoszeniu
po odbiciu łąki będzie dopiero w jesieni na tej łące kwitł. Absolutnie rewelacja, bardzo się cieszę. Wśród tej wyki trafiła się też wyka płotowa, bo no ja właśnie jak zbieram wyki, no to po prostu różne gatunki tam wpadają, że tak powiem, do worka, więc zależnie od roku oczywiście pewne gatunki dominują, ale to może być i płotowa, i brudnożółta, i kosmata, i ptasia, i czasem się siewna trafia, a więc co tam się po prostu zbierze, to wtedy właśnie w tej mieszance wyk daje, co też jest fajne, też daje właśnie takie dodatkowe zróżnicowanie. A tu popatrzcie, część ogrodu z mieszanki traw. Czy naprawdę chcecie mieć takie łąki, czy takie kolorowe? Tutaj jedna tylko firletka jest, być może nawet wiatr ją przyniósł z tamtej łąki. Właściciel zastanawia się, czy tamtej łąki, która jest daleko, właśnie nie przenieść tutaj. Mówiłem mu, że idealnym momentem będzie teraz lato. Zaoranie tej trawy właśnie teraz w lipcu, czy pod koniec czerwca, i właśnie przeniesienie świeżo skoszonego siana jest blisko, więc można widłami nawet wzbogacić tą łąkę. Opuściłem tą piękną łąkę, jadę dalej w kierunku Śląska. Popatrzcie, na przydrożach nie ma żadnych kwiatów. W tym roku wyjątkowo dużo traw, bardzo wilgotna wiosna, ale to też właśnie oznaka samoużyźniania i takiego zadarniania tych przydroży. Dawniej ludzie zbierali siano, pasły się krowy i było tutaj no po prostu więcej kwiatów, a teraz nic się z tymi przydrożami nie dzieje, wykasza się je tylko co roku, raz czy dwa razy, gromadzi się materia organiczna i po prostu widzicie, mamy same trawy.